Thank you.
Witam Was serdecznie. Kawka się robi, a ja jestem. Ja jestem, nie było mnie w zeszłym tygodniu, znaczy Wy nie mieliście filmu w zeszłym tygodniu, a nie było mnie tutaj miesiąc czasu. 2 tygodnie byłem w Norwegii, teraz 1,5 tygodnia jestem już w domu. Niestety czas i warunki pogodowe nie pozwoliły na to, aby się w lesie pokazać. Przede wszystkim przyleciałem i pogoda była straszna, ponieważ na Engeloi w Norwegii miałem 12 stopni, deszcze i porywiste wiatry, sztormy i tak dalej, a przyleciałem tutaj, było 32 stopnie i no i zgłupiałem, co nie? No i zgłupiałem, bo mówię, masakra, taki skok temperatury jest niedobry. Była susza, potężna susza, która sprawiła to, że nawet nie myślałem o tym, żeby wyjść do lasu. Nie, że było mi gorąco i mi się nie chciało. No przecież nie byłbym idiotą i chociaż no jestem często mało odpowiedzialny, ale to wtedy nie byłoby żadnej odpowiedzialności z mojej strony, gdybym poszedł w taką pogodę do lasu. Nie wiem, czy na kawę, czy coś robić, czy tak dalej. Byłoby to strasznie nieodpowiedzialne, dlatego sobie odpuściłem, nie przyszedłem do lasu, nie było mnie tu. Miałem też w sumie masę spraw domowych i jeszcze je mam, a za 3 dni już wylatuję, więc gdy to oglądacie, to już jestem na północnej Norwegii, czyli na wyspie Engeloja. Także tyle. Ostatni raz, to jest mój ostatni wylot. Ale jest pogoda dziś. To jest to ostatni mój wylot w tamto miejsce. Gdzie następne miejsce? Nie wiem, będziecie widzieć, gdzieś pokażę. Wiem, że nikt tego nie ogląda. Tych właśnie gdzieś tam z Norwegii. Teraz lecę na Engeloję na ostatnie 2 tygodnie. I biorę ze sobą wykrywacz dla fanów, widzów i tak dalej. Tych poszukiwań moich, to będziecie na pewno mogli też coś zobaczyć na kanale Wiking Drażek. Będziecie mogli zobaczyć poszukiwania stamtąd, z wykrywaczem. No, będę miał tam 2 niedziele, które poświęcę na chodzeniu z wykrywką. Miejsca fajne, historyczne, stanowiska niemieckie, potężne i tak dalej, i tak dalej. Kto oglądał film, ten wie. Kto nie oglądał, ten nie wie, nie widział tego. Ale piękne miejsca pod względem historii. Więc coś tam się będzie działo. Masakrycznie jest dzisiaj, masakrycznie wieje. Tam na otwartym przestrzeni no, czułem wiatr, ale tutaj dmucha. No się tutaj też tak mocno nie dmucha. Ciekawa historia i ciekawa sytuacja, bo przyszedłem tutaj do lasu i zobaczyłem pierwszą rzecz. To drzewo, które zawsze gdzieś leciało mi i zawsze się obawiałem, że mi tutaj na obóz spadnie, poleciało. Zaparło się o brzozę. Jest zaparte o brzozę. A pod korzeniem już widzę ścieżkę wydeptaną, jakie zwierzę sobie tam norę zrobiło. Ale jest oparte o tę brzozę. No i teraz pytanie. Napór tego drzewa na tę brzozę sprawi to, czy to poleci mi to razem z tą brzozą na obóz? Nie wiem, czy nie dmucha wam w mikrofon, chociaż mam gąbeczkę, nie powinno. Czy po prostu poleci to w taki sposób, poleci sobie tam. Ale wszedłem to... Pomimo to, wszedłem do lasu i zobaczyłem taki wielki prześwit. Mówię, kurczę, jak to się widno zrobiło. Okazuje się, że te wszystkie wywroty, wszystkie te krzywulce, które są albo połamane, albo powywracane gdzieś tam do jakiegoś stopnia nie do końca, czy te brzozy połamane, wywrócone przez wichury, z których brałem na przykład materiał na... Z których brałem materiał na budowę słowiańskiej chaty, która stoi, o dziwo, to pan właściciel tego lasu zajął się tym, pociął to w klocuszki, pozostawiał się, no jeszcze tego nie uprzątnął, nie pozabierał, na pewno sobie zabierze na opał, ale takie drobne gałązki na pewno ja sobie jeszcze pozbieram, dołożę sobie tutaj pod moją wiatkę, aby mieć właśnie na ognisko, tak jak dzisiaj przychodzę, suche. Suche i tak by było, ponieważ pomimo tego, że jak wróciłem i było 32 stopni gorączki, to w ciągu 2 dni zrobiło się już nawet tylko po 15 stopni na plusie. Przyszły deszcze i wiatry, chłodne powietrze.
gdzie Dominika stwierdziła, że przywiozłem zimne, zimę przywiozłem z Norwegii. Bo naprawdę zrobiło się chłodno i były opady deszczu. Przez półtora tygodnia praktycznie padało, prawie codziennie, ale no to, jak to mój kolega mówi, to dżdży nie pada, dżdży. I naprawdę dżdżało, można powiedzieć, bo te opady deszczu nie były jakieś tam intensywne i umiarkowane, a były po prostu albo przywaliło potężnie, popadało chwilę i przestało, albo sobie kropiło, ciapało i tak dalej, więc ta pogoda przez cały półtora tygodnia była do dupy. Więc no niby zwilżyło, niby jest gdzieś tam wilgotno, ta ziemia na pewno no jest pod spodem wilgotna, ale w dalszym ciągu jest w miarę sucho. Nawet moje kwiatki w ogródku moim leśnym są suche, więc musiałem je podlać wodą. Troszkę się w beczce nazbierało, więc z beczki mi się zdaje, że chyba beczka jest dziurawa, bo jest niemożliwe, żeby tyle padało i ta beczka raz była napełniona, a gdy ostatnim razem tu byłem, to była do zera pusta. Była sucha. No niemożliwe, że wyparowała w takim stopniu. Więc musi się gdzieś ulatniać. Trzeba zmienić beczkę. Beczki jeszcze są, więc trzeba zmienić na inną. Cóż jeszcze miałem wam powiedzieć? Pokażę wam zaraz, jak to drzewo wygląda, które tutaj sobie leci. Tylko czekam, aż zrobi się kawka. Kawka się zrobi, biorę się za jedzenie dzisiaj takie azjatyckie, bym bardziej powiedział, chociaż co w tym azjatyckie? No się pochodzące z Azji, no dobra, nieważne. Jeszcze powiem parę słów później o słowiańskiej chacie, zjem, wypiję kawkę. No, chyba tyle będzie, dzisiaj też w sumie, to jest ostatni raz, który mógł się tutaj pojawić i też zbytnio nie miałem czasu, więc tylko przyjechałem specjalnie po to, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku ze słowiańską chatą. Piszecie w komentarzach, martwicie się, za co wam bardzo dziękuję, że a nie boisz się, że ktoś ci to zniszczy? No w jakimś tam stopniu obawiam się. No obawiam się, bo ludzie są ludźmi i potrafią zrobić głupie rzeczy, gdzie naprawdę no nie chciałbym tego, żeby mi tej chaty zniszczyli. Bo jest fajna. W środku, jak widzieliście, jest fajnie, jest pięknie. Kawka się robi. I jestem naprawdę szczęśliwy, że ta chata w taki sposób wyszła, że ona się nie wywraca, nie kładzie, że to się nie zapadło, że już jest dobra wentylacja w środku, jest sucho i jest fajnie. Zaraz zobaczę, jeżeli wejdę do środka, zobaczę na tym termometrze, ile tam procent wilgoci pokazuje mi w środku. No bo to wygląda dzisiaj, wygląda to fajnie. Te otwory z tej siatki plastikowej i metalowej zrobiły to, że naprawdę ktoś pisał, o jak się tam jakiś mysz ma wejść, to wejdzie. No mysz sobie wejdzie i gdzieś tam szczeliną, dziurą przygryzie folię między belkami. No na pewno, jak będzie trzeba, to nie ma tu myszy, a nornice bardziej. Ale może wejść, ja nie mówię, że nie. Mi chodziło bardziej o takie zwierzę typu lis czy coś takiego. Jest w stanie wygryźć sobie dziurę w tym otworze, w tamtym czy w oknie i może sobie tam wejść do środka, narobić szkody jakieś albo w pasie nie móc wyjść. No bo też tak mogłoby się zdarzyć, dlatego zamontowałem siatkę stalową, której już będzie miał problem z przegryzieniem. Tak sobie myślę. Czy jakiś tam jenot, czy jakiś borsuk, czy cokolwiek. Zawsze jest już, to już z pewnością będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś tam wejdzie. Dlatego jest fajnie, naprawdę. Słowiańska chata wygląda fajnie, na razie ona jest, ona cały czas zostaje. Ja na razie nic z nią nie zmieniam, nic nie kombinuję, bo chcę tutaj spędzić w zimę. Nocki, dnie, które będzie, nie wiem, może przyjdzie w końcu do mnie zima, u mnie tych zimy są słabe, może w końcu przyjdzie do mnie jakaś zima, zasypię tu śniegu, a ja będę sobie siedział w słowiańskiej chacie, palił w piecyku i siedział sobie w ciepłym i nagrywał dla was filmy. Więc no mam taką, a nawet jak nie będę nagrywał może filmów, bo coraz mniej ostatnio mi się chce nagrywać te filmy, ale dalej będę tu przychodził, dalej sobie tu będę relaksował się, niekoniecznie cokolwiek nagrywając. Nie chcę mi się tych filmów nagrywać, bo no te filmy to i tak mało kogo interesują. Myślałem, że taka budowa, zawsze narzekaliście, że jak gdzieś chodziłem, jeździłem, robiłem jakieś wyprawy, pierdoły i tak dalej, to twierdziliście, że to nie jest to, gdzie siedziałem, nagrywałem jakieś właśnie ogniska, piecyki, namioty i spędzałem tam czasu, to pisaliście, że to nie jest to, że wy chcecie budowy, budowy, budowy. Gdy budowałem słowiańską chatę, to praktycznie nikt tego nie obejrzał.
to ja już nie wiem, co chcecie. Najlepiej myślę, że po prostu zrobić nic. No nie o to chodzi. Nie chodzi tutaj, żeby też tak też nie pomyśleć, że to chodzi o wyświetlenia. Nie ma wyświetleń, zamykam kanał, bo nie jest to rentowne. To nigdy nie było rentowne, bo nigdy z tego nie było pieniędzy, ale ja to robię i tak dla siebie. Dobrze o tym wiecie, że kanał jest prowadzony tylko i wyłącznie dla mnie. I robię to z przyjemnością. Ale też jest naprawdę, na pewno jest mi miło, gdy ktoś to ogląda, gdy ktoś tam nawet powie, że do dupy to zrobiłeś, ale napisze, a piszą tylko naprawdę tylko stali moi przyjaciele, to nie można powiedzieć, że to jacyś widzowie, subskrybenci, to są przyjaciele, którzy wiem, że są ze mną od zawsze i nawet jak najgorszy chłam nagram, to oni tak napiszą, cześć Wiking, fajny film i tak dalej, że wiem, że bo gówno tam fajne, co nie? Ale tak jest. No nic, dobra, bo gadam, biorę się za tu zaraz za jedzenie, jeszcze przejdę się wam, pokażę wszystko, wejdę do chaty Wikinga i tak dalej, i tak dalej. Drzewo, które mi leci, jest to drzewo. Może to trochę poszerzę, będzie lepiej widać. To jest to drzewo, które zaparło się o tę brzuskę. O tę brzuskę w tym miejscu. Ta brzuska w ogóle złamała się. Też już przy górze. I też kawałek już jej wisi. No ale boję się to, że ta brzuska w końcu, ta brzuska, która stoi, też ona już jest pod takim kątem, w tę stronę, że napór tego drzewa sprawi to, że ta brzuska poleci jeszcze na tego dąbczaka i razem z tym dąbczakiem na obóz. Tak się może zdarzyć. Jednak liczę na to, że po prostu albo poleci to wszystko w tę stronę i by było fajnie, bo jak tutaj sobie spadnie, to tu nikomu nic nie grozi. Zobaczcie, jaki się zrobił prześwit. Tutaj były te powalone. Jedna brzoza, no to leży, ale już pocięta w klocki. Była jedna, druga, trzecia, czwarta z tego, co korzystałem i budowałem słowiańską chatę. Więc jest to wszystko już pocięte w klocuszki, przygotowane do wywózki, a gałązki takie drobne na pewno pan gospodarz zostawi. Na razie ich nie ruszam, bo nie wiem. Nie wiem, co będzie tak naprawdę zabierał i nie mam pojęcia, co mu będzie potrzebne. Więc sądzę, że wszystko, co zostawi, wywiezie sobie te grubsze i tak dalej, wszystko, co zostawi, przejmę ja. Przejmę ja, oczywiście pan gospodarzowi, gdy oglądał, coś tam mówił, że kiedyś opowiadał, że ogląda kanał, więc jeżeli ogląda, to pozdrawiam serdecznie i dziękuję za kawał dobrej roboty, bo naprawdę pomimo tego, że ten lasek teraz zrobił się delikatnie rzadszy i nie jest taką już gęstwiną, a szczególnie latem, zimą, to tu już jest bardziej prześwit, bo tutaj dużo krzewów takich dzikich jest, jak możecie paprocie, jeżyny, dzikie krzewy, no to wygląda jak taki typowy busz. I pomimo tego, że to fajnie, no bo jest gęsto, osłania od wiatru, może sobie tu przyjść zwierzyna, dziki sobie tutaj chodzą, sarenki sobie tutaj chodzą, koziołki sobie tutaj chodzą, jest tutaj fajnie, to pomimo tego ta przecinka, wycinka tych właśnie złamasów, przecinka jakiegoś tutaj, gdy już pan gospodarz będzie miał czas, chęć i tak dalej, żeby gdzieś tutaj dalej w głąb wejść, powycinać te dzikusy, ten lasek zrobi się takim pięknym, czystym lasem i myślę, że mam nadzieję, że nadal będę mógł w nim użytkować, siedzieć, bo to fajne miejsce. To jest naprawdę fajne miejsce. No nic, idę pić kawkę, zjeść coś. W środku 17,8 stopni. Boże, jakieś pańczyny mnie tu. Prawie 18 stopni. Na plusie, na zewnątrz 16, więc w środku cieplej. 78% wilgotności, dopiero było 77, to może ja stworzyłem. Na tapczanie, na ziemi nie ma już tego syfu okruchów, paprochów i tak dalej, a więc w środku naprawdę już jest fajnie i no nie ma co narzekać na to. Teraz trzeba po prostu cieszyć się, Boże, cały dym tu leci, trzeba cieszyć się tym, że to jeszcze stoi, i zimą po prostu z tego sobie korzystać. No dobra, przejdźmy do jedzenia i picia. Też lubicie, gdy się je i pije. Dużo osób o tym pisze. Ale co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Mnie obchodzi
Żeby mi dym w ryj nie nawalał, no musisz tym w tym miejscu. Oczywiście, jeżeli mówimy tu o czymś azjatyckim. Pan cię. To mam na myśli sushi. Ale nie jakieś kupne. Niestety też nie z jakiejś dobrej restauracji, ponieważ to sushi robiłem sam. Często sobie w domu robimy sami sushi. Zaraz wam powiem. Co znajduje się w środku? W środku znajduje się łosoś. Niewędzony ze sklepu, złapany, żywy, surowy. Taki powinno być sushi, chociaż łosoś wędzony daje nawet lepszego smaku, można powiedzieć, w sushi. I on jak najbardziej, ale te łososie wędzone, takie ze sklepu, pochodzą ze stawów, specjalnych stawów hodowlanych, a nie gdzieś tam złapane na otwartym morzu, fiordzie czy coś w tym stylu. Ogórek, zwykły szklarniowy ogórek, łosoś, krem, pójdziesz ty. No krem śmietankowy Almette, liście nori, ryż do sushi i tyle, no to jest bardzo proste. No i ja jeszcze do środka daję trochę wasabi. No i oczywiście musi być sos sojowy. Boże, z tym dymem. Tak. No i to jest jedzonko, tak? Można sobie jeść. Do tego leśna kawa. Czyli standardowy, wikingowy turas. Uwielbiam tę kawę. Tak to wygląda. Co ty u mnie? W mieście nie uraczycie dobrego sushi, bo nie ma. Ja nie mówię o tych z marketu, no bo... To nawet nie jest sushi. Są dwie knajpy azjatyckie. Jedna jest wietnamska. Druga jest jakaś tam wietnamsko coś tam. Tej jednej w ogóle absolutnie nie polecam, bo jest ohyda. Druga jest dosyć zjadliwa, dosyć fajna. No. Nie można wymagać coś lepszego, bo nie ma nic lepszego. Znaczy u nas nie ma nic lepszego. Nie mamy żadnego sushi baru, nie mamy nic takiego, więc jeśli ktoś lubi sushi, to może jedynie albo kupić w jakimś markecie, albo po prostu zrobić samemu. My robimy samemu sushi, prosta sprawa, a bardzo dobre. Do tego super koreczek. Składający się z sera koziego, pomidorka, oliwki, serka edamskiego, sera parmezanu. To nie parmezan, to jest... No to biała ta kulka, co się do pizzy daje. Boże, zapomniałem. Szyneczki i sera fety. Dzisiaj takie jedzenie wymyślę. Z domu wziąłem to, co było.
Dobra, jeszcze chciałem poruszyć tylko jeden temat, kończę gadać i się z wami żegnam. Odcinek jest, jest, coś tam możecie obejrzeć, kto lubi, to ogląda, nie chce, to nie. Rzecz taka, że w czasie tym, gdzie u mnie dosyć sucho, pomimo deszczów, trochę wieje, to w innej części Polski odgrywa się tragedia. Wczorajsza noc była prawdopodobnie najgorszą. Wczorajszy dzień i noc, które w dolnej części Polski spowodowały powodzie, podtopienia i tak dalej, a jeszcze ma się tam dziać. Także dla wszystkich was, którzy jesteście z tamtych okolic, trzymajcie się po prostu jakoś tam, dbajcie o siebie, o swoich bliskich, o swoje zwierzęta. Nieważne, czy to kot w domu, czy krowa na podwórku, zapewnijcie im to, żeby nic im się nie stało. Ja wiem, że utrata, zalanie domu, czy tam podmycie czegoś i tak dalej, to jest potężna strata finansowa i tak dalej, a jednak to te pieniądze i to wszystko, no nie jest nic warte i tym nie warto się w ogóle przejmować. Szkoda na pewno, ale wszystko jest do odbudowania. Życia czyjegoś nie odbudujemy, więc dbajmy o innych, opiekujmy się, udzielajmy pomocy. Fajnie, łatwo jest mi jest mówić siedząc sobie w suchym, gdy mnie to nie dotyczy, jednak wyobrażam po prostu to sobie, co ci ludzie przechodzą, no i solidaryzuję się z tymi ludźmi w jakiś sposób, bo no to jest szkoda, potężna szkoda, jest to żywioł, jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Powodzie, pożary, nie wiem, wulkany, spadające asteroidy z nieba, to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie uniknąć. To jest żywioł, który ziemia obsuwająca się, lawiny błotne i tak dalej. To jest potężna tragedia. My jako ludzie nie możemy zrobić nic. Więc dlatego życzę wam, żebyście to wszystko przetrwali i żebyście na spokojnie, normalnie prowadzili dalej swoje życie. Mam nadzieję, że nic wam nie grozi, nic wam się nie stało z powodu tej powodzi, tych podtopień. Wiem na razie, z tyle co wiem, to na razie tylko o jednej śmiertelnej osobie, która jakaś kobieta utonęła w aucie, gdzieś tam porwana przez wodę. No i potężne nieszczęście. No ja sobie tutaj siedzę, jest mi fajnie, no ale w którejś części, innej części ludzie cierpią. Gdybym miał czas i był, no pojechałbym na pewno. Nie jest to daleko, więc pojechałbym jakoś pomóc. Chociaż nie wiem, czy byłbym w stanie cokolwiek tam pomóc zrobić, bo nie wiem. No nic, ja kończę na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie, nagadałem się jak zwykle. Słowiańska chata stoi. W lesie jest fajnie. Choć wyginają się tutaj drzewa strasznie. Jedna nawet taka bambruska się tutaj coś wygina. Też chyba ona poleci niebawem. Ale taką małą to może piłką potnę. No ale te duże to muszę tutaj pana właściciela zaatakować o to, żeby to gdzieś tam podciął. Niech to sobie poleci już w cholerę. Widzimy się gdzieś. Jeżeli coś będzie z Norwegii, to wam nagram. Wpuszczę, może ktoś tam będzie chciał coś obejrzeć. Jeżeli nie, to gdzieś dopiero widzimy się za jakieś 3 tygodnie. Także przez następne 2 weekendy nie, na pewno nie będzie żadnych filmów. No chyba, że coś tam z Norwegii nagram, że coś tam się wydarzy. No nic. To tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.